Szanowni Państwo, w Polsce w ciągu ostatnich lat bez dotacji i państwowych subwencji udało się stworzyć świetnie prosperującą gałąź przemysłu. Nowoczesną i dochodową, która dziś według ocen ekspertów warta jest ponad 1,5 miliarda złotych. Ciężką pracą setek przedsiębiorców Polska stała się czwartym w Europie miejscem hodowli zwierząt futerkowych. Branża ta liczy ponad 750 zakładów w całym kraju i około 60 tysięcy pracowników zatrudnionych na fermach oraz w zakładach kooperujących. Hodowla zwierząt futerkowych ma znaczny wpływ na rodzimą gospodarkę. Aż 92% właścicieli ferm to rodzimy biznes. Oznacza to, że środki finansowe nie są wyprowadzane za granicę, lecz zostają w Polsce. Co roku do budżetu państwa wpływa łącznie około 291 milionów złotych z tytułu podatków i składek od ferm. Niestety tak dobrze działająca branża została poddana silnej presji społecznej ze strony organizacji ekologicznych. Tych samych organizacji, które walczą z polskim węglem oraz skarżą naszą ojczyznę na międzynarodowych forach. Pod ich presją rządzący politycy Prawa i Sprawiedliwości przygotowali ustawę o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Jest to szkodliwy dokument, który doprowadzi do zniszczenia świetnie prosperującej branży. Polska straci 60 tysięcy miejsc pracy, budżet straci dochody, a zwierzęta futerkowe będą hodowane nie w naszym kraju, a w Danii, Holandii, Finlandii czy Rosji. W tych krajach nie obowiązują żadne restrykcje w sprawie hodowli zwierząt futerkowych. Oni mogą, my nie. Oni wiedzą, co to jest patriotyzm gospodarczy i jak go bronić. My znowu poddajemy się ekologicznym fanaberiom wbrew naszym własnym narodowym interesom. Jako poseł wolności zawsze będę stał po stronie przedsiębiorców.